Cześć wszystkim, siemanko, witam was serdecznie, bardzo i gorąco w kolejnym odcinku z Minecrafta. Słuchajcie, jak widzicie, wróciłem do domu już po ostatniej wyprawie, gdzie byliśmy na tej wieżyczce i mam sporo kamiennych płytek. I wiadomo, co chyba z nimi zrobimy, czy nie? Wiadomo, że dokończymy coś, co zaczęliśmy już jakiś czas temu, czyli mianowicie chodnik. I przy okazji zbudujemy coś, co zresztą widzicie w tytule, co się okaże. A mianowicie... No bo dobra, ci co przeczytali tytuł, to będą wiedzieli, o co chodzi. Lecimy z koksem. Powiem wam szczerze, że jestem zajarany tym, że udało mi się teraz w miarę fajnie ogarnąć sobie... właśnie te płytki, ponieważ... W końcu ukończę coś, co zacząłem parę odcinków temu i będę mógł w końcu powiedzieć, że jako tako pierwsza z dróg zostanie ukończona, co jest ogromnym sukcesem dla mnie. Plus w ogóle teraz tak przyjemniej mi się ogólnie robi te serie z Minecrafta, powiem wam szczerze, że... jakoś tak mam większego powera robiąc teraz Minecrafta. Jest on troszeczkę częściej, znaczy częściej, to jest pojęcie względne, bo... Często go nie ma, wraca potem w nieoczekiwany sposób i potem znowu znika w nieoczekiwany sposób, ale jak jest, to cieszę się, że mam jakieś, wiecie, pomysły na tę serię, a nie, że to jest kolejna seria, która została potraktowana tak jak kiedyś moja była seria na kanale Pomidorowy Minecraft. Ci, co pamiętają, to powinni wiedzieć, o co chodzi. Stary taki mój kanał, który miał być poświęcony Minecraftowi, a się coś okazało, że się nie poświęcił. W sensie nie był poświęcony Minecraftowi, dlatego że no po prostu... No nie ukrywajmy, ale no... Dałem dupy wtedy z kanałem. I teraz tutaj sobie tak, o, stawimy sobie pochodniałki, żeby w miarę było oświetlone. A tu co? A, dobra. To muszę zrobić tak. Faktycznie. Nie mogę zrobić tak, bo... No tutaj to samo jest, bo już tutaj mamy jakby podwójną warstwę, więc to samo tutaj. Okej, i teraz moi drodzy, tutaj właśnie w tym miejscu powstanie mini park, dosłownie. Tylko muszę poprowadzić jeszcze schodki, ale myślę, że efekt końcowy może wam się spodobać. To znaczy, nie jest to budowla na skalę taką, że o Jezu... Dupy urwie czy coś, ale chodzi o to, że będzie taka skromna, ale jednak wydaje mi się, że efekt końcowy będzie całkiem fajny. Tak mi się przynajmniej wydaje, mogę się of course mylić. Okej, teraz zrobimy właśnie taką bariereczkę, zresztą tutaj też. Myk, myk, myk. O, dokładnie tak. Teraz tutaj możemy sobie postawiać pochodnie i nic nam nie będzie tutaj łazić, ponieważ miejsce jest w miarę oświetlone. Więc teraz tak. Ponieważ mamy tutaj chodnik aż... dotąd, to teraz następna rzecz, jaką musimy zrobić, to polecić po siekierkę, żeby skasować tamte drzewka. Ale kurde, to naprawdę bardzo ładnie wygląda. Ej, aż sam jestem kurde zdziwiony, bo to taka mega spontaniczna budowla mi wyszła. Czasami widzicie rzeczy na spontanie, które są budowane, wychodzą nawet lepiej niż jakby zaplanowana budowla. Tak mi się przynajmniej wydaje. Mogę się oczywiście mylić, ale serio, to wygląda epicko. To muszę przyznać, że wyszło mi w miarę spoko. To kurde, to już mam w miarę ładny grafik ułożony, no bo teraz co, Daxter se poleci w tygodniu, Minecraft w weekend, jeszcze poleci przecież demo Crasha Bandicoot 4 It's About Time, poleci jeszcze przecież Mario 64, no to ja mam plan na cały tydzień, a dopiero poniedziałek jest, nie? A już wiem, że filmy mi starczą na cały tydzień. Bylebym się wyrobił z serią Daxtera do... końca września, bo bardzo, najbardziej mi szczerze na tym zależy, żeby do końca września się wyrobić z
Daxterem. Dobra, no to co? Lecimy z koksem w takim razie. Trzeba będzie tutaj w miarę wyrównać teren. Mam na szczęście dyrta, więc to jest. To nie jest żaden problem. Więc równamy teren dosłownie do takiego stopnia, że nie ma tutaj żadnych dziur pozostawać. Wszelkie dziury, wszelkie inne tego typu rzeczy będą zaklejane, bo po prostu tu musi być park. Taki mega fest, fajny park. Może nawet zrobimy jakieś oczko wodne, w sensie, wiecie, jakiś taki mały stawik czy coś. Drewno mam, więc sobie ogarniemy. Pyk, 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 pyk. Tak, ja wiem, że ja mogę polecić sobie po crafting table do tego. No dobra, niech będzie, że z tego. Ustawimy tak. Wiem, że mogę do domu polecieć, ale tak szczerze ciągle latanie do domu. No wiecie. Umówmy się, że po prostu będę sobie stawiał te crafting table i po prostu ewentualnie później sobie je będę niszczył, jeżeli trzeba będzie. Ja wiem, że za dużo razy powtarzam jedno słowo, bo chodzi tutaj o słowo po prostu, ale tak już czasami mam, że jak się już odpalę, to chcę jakby dokończyć zdanko w jakiś konkretny sposób. No tutaj trochę drewna poleciało, nie powiem, że nie. To bym wolał zostawić mimo co, bo to jest taki cud natury, to co się tutaj odwaliło, ale ten teren tutaj to ja sobie skoszę, bo chcę mieć jak najbardziej czysty, bo to chcę, żeby ten park w miarę wyglądał, żeby miał ręce i nogi, innymi słowy. Więc dlatego tutaj kosimy wszystko, co możemy, by nie zostawiło, by nie po prostu nie pozostawić nic. Bo jak ja coś pozostawię, no to trochę będzie brzydko to wyglądać, nie powiem, że nie. O, i tak to w miarę ma wyglądać. Dobra, lećmy teraz szybko na chatę po dyrta, bo się przyda nam tutaj zaorać trochę teren, w sensie zaorać, no wiecie, poprawić go. Mówię, może teraz obecne odcinki z Minecrafta nie są tak fajne jak na przykład pierwsze odcinki, czy tam odcinki, gdzie faktycznie coś się więcej działo niż takie budowle, ale też chcę tą serię poświęcić na budowaniu, bo jednak no, Minecraft jest też od tego, by wykazać się trochę kreatywnością, a nie tylko ciągłym chodzeniem do jaskiń, ewentualnie ginięciem w głupi sposób. Za jakiś czas nawet sobie zorganizuję streama, gdzie będę po prostu szedł do kopalni wykopać obsydian, byśmy mogli polecieć do Netheru, bo Nether to też jest fajna sprawa. Ja zawsze lubiłem zwiedzać Nether i wiadomo, najbardziej Nether jest rozbudowany w wersji 1.16 coś, chyba 3 bodajże. Ale no, na razie mamy to co mamy i powinniśmy się z tego cieszyć. To tak bardziej sobie tutaj tak wyrównam. Zobaczmy jak to będzie wyglądać. Plan jest teraz taki. Tutaj se przejdziemy i robimy teraz tak. Tutaj. Tutaj będzie nasza fontanna. Dosłownie tak, tutaj. Taka malutka, ale jednak będzie. Zawsze budowałem większe, czyli wiecie, robiłem takie ogromne pałągi i z tych pałągów jakby leciała sobie woda. Więc to na razie będzie prezentować się tak. Tutaj myślę, żeby jakiś molo zbudować, żeby sobie, wiecie, podchodzić na pomostek i sobie, że tak powiem, łowić rybki, bo myślę, że to jest całkiem w porządku sprawa. Na razie sobie tak wyrównamy teren. Tak dotąd, chociaż bardziej bym tutaj skrócił. Powiedzmy, że dotąd, o. Więc tu będzie sobie stała właśnie ta fontanna. I teraz tak. W miarę stoimy z tymi. No powiedzmy, że jestem w stanie zrobić. O. Teraz następna rzecz, jaką zrobimy sobie, to ławeczki. Ja zawsze robiłem takie. Zawsze byłem do tego przyzwyczajony i w sumie mi to pozostało. Oczywiście nie są one do końca teraz skończone, ponieważ wiecie jak to jest.
Oczywiście ten dirt zostanie zastąpiony tym, glowstone'em, bo jak się w końcu wybierzemy do netheru, to ta fontanna nie będzie też świecić w ciemności. Na razie niestety musimy posiłkować się tym, co mamy, a jako, że nie mamy zbyt wiele, no to też trochę lipa jest. Zobaczmy, mamy tu wiaderko? Oczywiście, że tak, mamy wiaderko. Co ja jeszcze chciałem? A, dobra, widzicie, mamy schodki. To już jest połowa sukcesu, jakieś tabliczki. Halo? Hello. Tabliczki. Dobra, mogę zrobić z normalnego. Dobra. I gitara się ma. Teraz lecimy sobie po myk, po wódę. WD-40, tak, taką jaką Zakol często pije na różnych imprezach i potem żyga, żygolników jeden. I teraz ziup, ziup. Proszę bardzo, malutka fontanna, ale jest. Taka fajna, fajniusia moim zdaniem. Nie ma co narzekać. I co, kontynuujemy dalej, dobra. Nie, tutaj nie, sorry. Widzę, że błąd popełniłem. Bo ławeczka by troszeczkę bardziej wystawała. Myk, myk, myk. I jedziemy z koksem. Teraz oparcie. Wiadomo, to nie jest jakby mojego autorstwa pomysł na ławkę, bo te ławki, takie siedzenia już widziałem niejednokrotnie na różnych serwerach minecraftowych. W ogóle sporo youtuberów robiło coś takiego swego czasu. Chyba nawet Rezi coś takiego robił i chyba Vertes, o ile dobrze pamiętam, ale tutaj stuprocentowej pewności nie mam. Dobra, tutaj wygląda na razie to w sposób taki. To jest jakby wszystko prowizoryczne, ja sobie zdaję z tego oczywiście sprawę. I teraz co? Zaczynamy tutaj wstawiać kafelki. Tu już nie będę robił żadnych oparć ani nic, bo tu chodziło bardziej, żeby dostać się do tego. No, do parku, nie? Więc dlatego też już nie będę robił żadnych tutaj takich blokad ani nic. I teraz tak, robimy tutaj dotąd jakiś chodniczek. I teraz tak, w tę stronę prawdopodobnie coś też będzie kiedyś budowane, więc na razie nic tutaj nie zamykam, nic tutaj nie będę psuł. Tylko po prostu teraz będziemy wykopywać, by zastąpić to wszystko chodnikiem, który potem poleci jeszcze w stronę mostu, ale wiadomo, najpierw trzeba tutaj ten fragment uzupełnić chodnikiem, żeby nie wyglądało tak, że wszyscy sobie siedzą na ziemi. Musimy to jakby, wiecie, odwzorować, jakbyśmy byli faktycznie w jakimś parku. Wiecie, o co chodzi. No i dobra, lecimy z koksem. Ile mam tego jeszcze? Oj, kurde, malutko. Trzeba będzie zaraz polecieć do piecyków. Zobaczyć, jak tam się zrobił kamień. Dobra. Kurde, mogłem, powiem wam szczerze, to przyspieszyć w montażu, aczkolwiek wolałem to zrobić normalnie. I wiem, że co jakiś czas będę stawiał tutaj lampiony. O, to też będzie dobre. To się właśnie fajnie będzie świetliło na... Bo jakby nie wiecie pewnie, o co mi chodzi, więc zaraz śpieszę tutaj z wyjaśnieniem, aczkolwiek to mówię, zaraz tutaj wam wyjaśnię, co trzeba. Najpierw sobie przygotujmy co nieco. I to tyle? Już nic nie ma? To może w razie co wstawię kolejne drewienko, niech się tam pali. Dobra, lecimy z powrotem do miejsca zdarzenia. Do miejsca, że tak powiem, w którym będziemy tutaj robili też lampiony, bo lampiony to jest naprawdę... Może inaczej, to nie są lampiony, to są bardziej latarnie, tak, albo lampy. Jak macie często przed waszym jakby blokiem, o ile mieszkacie w bloku, to są takie duże, takie... pałągi i świecą się tam u góry, to coś takiego też zrobimy, tylko że ja nie mam na razie glowstone'a, więc ciężko będzie, aczkolwiek da się przeżyć. Coś czuję, że trochę za dużo zrobiłem, aczkolwiek
najwyżej mi się to przyda do innego projektu, który kiedyś tam zrealizuję, w sensie, jeżeli chodzi o kamienne płytki. I co, i lecimy z koksem, teraz podkopujemy. No niestety, łopata nie wytrzymała, aczkolwiek mam tutaj drogą, więc nie powinno być źle. Nie będę, od razu mówię, nie będę tutaj podkopywał właśnie fontanny, chociaż w sumie mógłbym na razie wodę zabrać, bo to chciałem wam pokazać taki prowizoryczny efekt. Znaczy prowizoryczny, taki powiedzmy efekt beta, ale zaraz będzie efekt ukończony, albo bardziej alfa bym mógł nawet jeszcze rzec. Dobra, never mind. Chciałem po prostu wam to zademonstrować w taki, a nie w inny sposób. Ale teraz zrobimy coś, co myślę, że się może spodobać, tak więc na razie weźmy sobie wiaderko. Zium. Powiedzmy, że na razie też i to zepsujemy trochę, ale spokojnie, zaraz to naprawimy. I robimy po prostu coś takiego. I teraz ponownie. Co, niech się leje. Tym razem już trochę wersja deluxe tej fontanny. Mówię, ja może nie jestem jakimś kurde ekspertem w budowaniu, bo serio mi daleko jest do... Oj. Dobra, już cichutko, naprawione. Zdarza się nawet najlepszym. Nie jestem jakby jakimś super wielkim ekspertem w budowaniu, aczkolwiek to co umiem to buduję. I tak niektórzy mogą to oczywiście, mówię, lepiej ode mnie budować, bo naprawdę ja to jestem noga w budowaniu takich rzeczy. Ale to co umiem to mówię, buduję. Ja nie mam jakby problemu z tym. Dobra. Okidoki. O, wspaniale. Czyli jednak trochę za mało nawet wyszło tych półpłytek. Znaczy tych płytek w sumie. Jednak mogłem zrobić ich trochę więcej. Ale to już będę wiedział na przyszłość wtedy, że jeżeli będę robił coś podobnego jak takie właśnie barki, to już będę wiedział, że ty trochę więcej ich zrobić. Mam zresztą tutaj crafting, więc nie ma żadnego problemu z tym. Widzicie, samo się nawet uzupełnia, powiem szczerze. Teraz to już na bank starczy, przynajmniej do tego efektu, jaki na chwilę obecną jest. A na razie powiem szczerze, że wygląda to całkiem, no, ma to ręce i nogi jakieś, powiem szczerze. No, to teraz nawet powiem szczerze, że ładnie wygląda. Ma to jakieś swoje ręce i nogi. To jest taki w sumie punkt odpoczynku. Nie powiem, że nie. Ja jeszcze tutaj zrobiłem coś takiego. No, i tak to właśnie wygląda teraz. Ma to swoje, mówię, ręce i nóżki, ale w sumie to jeszcze bym to wykopał i zrobił tak, żeby jeszcze lepiej to wyglądało. Bo to na razie, wiecie, wygląda tak, że z jednej strony jest, powiedzmy, wszędzie są te płytki, jest ten niby chodnik, tak, a z drugiej strony to wygląda tak, jakby gdzieś tutaj brakowało tego chodnika, więc yo, robimy tutaj MTV Raps. Tak zwany.
Teraz tak. Odtąd liczymy, czyli raz, dwa, trzy, cztery. Czyli musimy tak na cztery przedłużyć w tę stronę, żeby to miało ręce i nogi, więc tutaj. I to musi właśnie tutaj zahaczyć o to. Okej. Czyli już wiem, na czym stoję. Jestem geniuszem. Powiem wam szczerze, jestem naprawdę geniuszem. Geniuszem zła. Tak mi się przynajmniej wydaje, że w tę stronę. I teraz tak. Mamy tutaj cztery. A, jeszcze pięć. No, pięć. Trzeba będzie poprawić, lekko mówiąc. Nie no, wygląda całkiem spoko, nie mogę powiedzieć, że nie. To wygląda jak taki właśnie park. Taki, jaki chciałem. Dzisiaj mówię, tematy mnie bardzo mocno ograniczają, aczkolwiek no mam nadzieję, że mi to wybaczycie, bo czasem mam właśnie takie dni, gdzie po prostu chcę o czymś powiedzieć. Chciałem w ogóle jakiś temat właśnie poruszyć w tym Minecrafcie. Coś właśnie chciałem dopowiedzieć, ale kurczę, zapomniałem co. Może sobie zaraz przypomnę. W zasadzie to chciałem się was zapytać, czy chcielibyście w któregoś razu, żebym ogarnął serię z hardcora. W sensie wiecie, Minecraft Hardcore czy coś. Bo myślę, że to byłoby całkiem spoko seria. Bym zrobił sobie taki challenge, ile bym przeżył dni. Byście się potem mogli ze mnie pośmiać, że haha, zginąłeś w dniu, nie wiem, piątym, bo jesteś taki lamus, czy coś ten deseń. Albo w ogóle, czy byście któregoś razu chcieli Minecrafta na konsolę, wiecie, tego na PS4 czy tam na Xboxa. Mój znajomy ostatnio, w sensie mój dobry przyjaciel, o którym wspominałem w Clash of the Titans, z którym właśnie grałem w Clash of the Titans. Ostatnio se właśnie pyka na Xboxie. W Minecrafta i też sobie tak myślałem, czy by czasem któregoś razu nie zainwestować kaski, jakbym miał oczywiście w cholerę dużo i bym wiedział, że mogę sobie na to pozwolić, to żeby sobie nie zainwestować w Xboxa i sobie nie popykać, albo w Minecrafta na PS4, bo mam wersję na PS3. Oczywiście. Nie no, to wygląda naprawdę fajnie. Mały park, ale jest. Jeszcze zadbamy o takie, wiecie, elementy florystyki, czyli wiecie, jakieś tam kwiatki, drzewka się posadzi, żeby to miało jakieś ręce i nogi, żeby to wyglądało jak faktycznie jak coś stworzonego przez mua. Dobra, i zobaczmy, jak to będzie miało, jaki to będzie miał efekt końcowy. Nie jest to co prawda na środku. Chociaż mogę zrobić tak, żeby było, czyli tutaj bym jeszcze dodał i wtedy by wyglądało tak, że to jest na środku. Ale wygląda to jak, no, mini park, zawsze spoko. Coś w ogóle wstawiałem tutaj do topienia? Jest kamień. Stawiłbym to drewno, tutaj już nic nie ma. Dobra, co mogę to daję, co nie mogę to nie daję. Okej. Tam niech się schodkami niech się pali. O, już w ogóle dzionek będzie zaraz nam tutaj się pojawiał. Dobra, jesteśmy tu z powrotem. Kiedyś pamiętam, że chyba z tych płytek maksymalnie było po 3. Nie mam tutaj pewności oczywiście 100%, bo kiedyś pamiętam, że chyba to w becie nawet było Minecraftowej, że tych półpłytek zwykle się robiło po 3, a nie po 6. Tak więc może faktycznie tak było, nie mówię, że nie. No i tutaj jeszcze zrobimy taki, mamy koniec. To co chciałem zrobić dzisiaj, to zrobiłem.
końcu jedna z budowli, która została od początku do końca doprowadzona, bo ostatni raz, kiedy cokolwiek takiego zbudowałem, to był ten krzywy domek. Powiedzmy, pseudo krzywy domek. Ale dobra, teraz wiem, że chyba plany co do serii z Minecrafta będą takie, że teraz chyba porobimy sobie streamy z Minecrafta. Bo na streamach chcę przede wszystkim skupić się na zbudowaniu, dokończeniu w zasadzie mojej plantacji w moim domu. Tak więc myślę, że nad plantacją się teraz skupimy na streamach. Tak więc spodziewajcie się, że teraz będziecie mieli przynajmniej z 3 streamy temu poświęcone. Myślę, że takie też budowanie na streamach urozmaici trochę tę serię odcinkową. A przy okazji troszeczkę sobie porozmawiamy na czacie. Ja wiem, że mógłbym serię z Minecrafta poprowadzić na streamach, ale ja chciałem po prostu trochę poczuć się jak w za dawnych czasach, kiedy kiedyś sporo let's playerów robiło dosłownie serię z Minecrafta. Tak o, bez żadnego jakby po prostu tego, po prostu robili sobie serię z Minecrafta i tak to właśnie wyglądało. A teraz sobie tak to o, zabudujemy. I potem się ewentualnie coś zbuduje, jakiś molo czy coś. Śmoloch. No. I teraz czekamy, aż się nam zrobią tutaj dwie półpłytki i to by było na tyle z dzisiejszego odcinka. I teraz, no mówię, plan jaki mam na tę serię jest taki, że teraz porobimy sobie jakoś w przyszłym tygodniu albo w weekend, albo w przyszłym właśnie tygodniu zrobimy sobie streamy z Minecrafta, gdzie po prostu dokończymy co trzeba i może zrobimy sobie stream z jakiegoś pójścia do jaskini. Zobaczymy, jak będziecie chcieli, zrobimy nawet tak, że nie wiem, pierwszą godzinkę streama poświęcimy na jaskinie. Drugą, powiedzmy, na budowanie właśnie tego, albo na kończenie tego, co już zaczęliśmy. Myk! Proszę Państwa, to co chciałem zrobić zostało ukończone. Cieszę się, bo efekt jaki jest, moim zdaniem, jest mega ładny. Mimo, że nie wygląda to może jakoś mega fest symetrycznie, bo nie jest to symetryczne, nie ukrywajmy. Ale jednak liczy się to, że zostało to ukończone i sprawia mi to frajdę, że w końcu jest coś, co zrealizowałem w tej serii. Dobra, to by było na tyle. Dziękuję za oglądanie. Kolejny odcinek na zapas nagrany. Bardzo mnie to cieszy. Dziękuję za oglądanie. Mam nadzieję, że Wam się spodobało, że w sposób ciekawy, jak i informatywny prowadzę Let's Play. Jeżeli jesteś nowy na tym kanale i spodobał Ci się mój content, zapraszam do subskrypcji, kliknięcia w dzwoneczek, by otrzymać powiadomienia o wszystkim, co tutaj publikuję, łącznie z live'ami i różnymi tego typu filmami. Zachęcam do wbicia na grupę Crowza i Batsu na Discordzie, jak i na mój Discord, który jest podany w opisie, jak i grupę na Facebooku. Wszystko jest w opisie. Dzięki za uwagę, trzymajcie się, cześć i pa pa!